Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, kupno używanego samochodu zawsze wiąże się z wielkim ryzykiem. Ryzyko dotyczy stanu technicznego pojazdu, ale również i właściwego przebiegu. Tak naprawdę właściwego wskazania licznika, który znajduje się w pojeździe. I w związku z patologią, która dotyczy naszego kraju na rynku samochodów używanych, ustawodawcy w zeszłym tygodniu uchwalili projekt ustawy zaostrzające kary dla osób cofających liczniki. Dlatego w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o zmianach w kodeksie karnym, jakie to zmiany będą dotyczyć, kogo będą obowiązywać. Ale zanim przejdę do omówienia tej nowelizacji, opowiem Państwu historię, która mnie się przydarzyła, czyli historia z życia wzięte. Jakieś ponad 2 lata temu zmieniałem auto. Poszukiwałem poprzez internet, jeździłem po suwalskich komisach, ale również nie tylko, również część Polski też zjeździłem w poszukiwaniu, bo to, co w ogłoszeniach, to jest jedno, a to, co stoi potem na placu, okazuje się zupełnie innym samochodem. I w końcu trafiłem. Auto mi się spodobało, jazda próbna się odbyła, wszystko było w porządku. Przebieg niecałe 180 tysięcy. Wszystko ok. Doszło do transakcji, wróciłem do domu. Na drugi dzień przystąpiłem do oględzin po prostu szczegółowych samochodu. Co się okazało? Tak jak Państwu mówiłem, przebieg niecałe 180 tysięcy. Podczas przeglądania pod maską samochodu postanowiłem sprawdzić filtr powietrza, czy nie wymaga już wymiany, czy jest brudny, czysty. I po wyjęciu takiego filtra moim oczom okazał się taki wpis. Tak jak Państwu mówiłem, samochód pochodził z Francji i w języku francuskim na uszczelce filtra skrupulatny mechanik francuski napisał datę wymiany tego filtra oraz przebieg. Przebieg różnił się oczywiście. Jeżeli dobrze pamiętam, przebieg, który był na filtrze, było to 226 tysięcy kilometrów. Taki sam wpis znalazłem również na obudowie filtra paliwowego. O czym to świadczy? No, od tej patologii na rynku wtórnym samochodów używanych w naszym kraju. I właśnie przeciwko takim działaniom ta nowelizacja ma ukrócić ten proceder. Tak jak Państwo słyszeli, przebieg mojego samochodu został skorygowany o prawie 50 tysięcy kilometrów. Czy bym go kupił, gdyby miał faktyczny ten przebieg? Nie wiem. Być może cena byłaby niższa. Generalnie zawsze cofnięcie licznika ma na celu właśnie podnieść atrakcyjność pojazdu, ale również oczywiście, co z tym się wiąże, automatycznie podnieść jego cenę. Przeglądając ogłoszenia na różnych portalach ogłoszeniowych, widać, że barierą taką, gdzie klienci są zainteresowani bądź nie, jest 200 tysięcy kilometrów. I czy auto ma 6 lat, 7 czy 15, to praktycznie 90% tych aut wszystkie mają
przebieg nie przekraczający 200 tysięcy. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak wnioskuję. Na co mogą liczyć osoby trudniące się tym procederem, czyli po prostu oszustwem? Otóż osoba zlecająca cofnięcie licznika, jak i osoba fizycznie wykonująca tą czynność, czyli mechanicy, wręcz warsztaty specjalizujące się w tym, bo przecież można znaleźć bez problemu ogłoszenia firmy osób zajmujących się tym. Dla takich osób przewidziana jest kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Również sam kierowca, w przypadku gdyby zmienił licznik w swoim samochodzie z powodu na przykład awarii i nie zgłosił takiego faktu w stacji kontroli pojazdów, również może liczyć na karę grzywny do 3000 zł. Nowelizacja mówi również o większych obowiązkach służb mundurowych, które są upoważnione do kontroli naszego samochodu i nas na drogach publicznych. Otóż służby, oprócz oczywistego sprawdzenia rzeczy, w jakim celu nas zatrzymały, będą miały w obowiązku również zanotowania aktualnego przebiegu naszego pojazdu i wpisania jej do centralnej ewidencji. Ma to na celu oczywiście weryfikacji, w którym momencie i kogo pociągnąć do odpowiedzialności za cofnięcie licznika. Czy te wszystkie zmiany, te kary zmienią coś na rynku samochodów używanych? Przekonamy się w przyszłym roku. Ale jest wiele metod, które możemy wykorzystać w celu weryfikacji poprawnego przebiegu. Tak jak Państwu już w kilku magazynach mówiliśmy o centralnej ewidencji pojazdów, ona jest do wglądu również przez nas. Na stronie historiapojazdu.gov.pl znajdziemy po wpisaniu trzech rzeczy historię samochodu, kiedy były przeglądy. Również od kilku lat zanotowane są również przebiegi odczytywane przez diagnostę podczas wizyty na stacji kontroli pojazdów. Mówimy tutaj oczywiście o pojazdach, które są już zarejestrowane w kraju. Również sam numer VIN, numer nadwozia wpisany w jakąkolwiek wyszukiwarkę internetową może nam wiele powiedzieć o faktycznym przebiegu auta. Tak jak Państwu opowiadałem tą historię z moim zakupem, po wpisaniu numeru nadwozia tego samochodu, który nabyłem, wyskoczyło mi zagraniczne ogłoszenie, archiwalne jakieś ogłoszenie zagraniczne z faktycznie tym przebiegiem, który odczytałem na filtrze powietrza. Dlatego nawet takie proste metody pozwalają po prostu na weryfikację poprawności odczytu w samochodzie. I cóż, proszę Państwa, czy coś się zmieni na tym naszym rynku? Czy przestaniemy być oszukiwani przez sprzedających? No, życie pokaże po 1 stycznia. Ja tak z ciekawości przejrzę sobie ogłoszenia internetowe w przyszłym roku. Zobaczymy, jakie te przebiegi tak naprawdę, bo przeglądając w tej chwili, tak jak Państwu już mówiłem, te przebiegi rzadko kiedy przekraczają tą magiczną barierę 200 tysięcy kilometrów. A teraz tak, coś dla rozluźnienia, znalezione w sieci. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku, Szanowni Państwo, to już wszystko.
zakup tego używanego samochodu zawsze wiąże się z ryzykiem, ale można zminimalizować to ryzyko, sprawdzając gruntownie auto przed zakupem. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień.